Witam serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam pokazać kolejny unboxing komiksów, które zakupiłem w ciągu kilku dni. Na pierwszy rzut komiks, który był już w poprzednim zamówieniu, ale niestety był uszkodzony, w związku z czym musiał zostać wymieniony, czyli Batman Asyl Arkham. Tym razem elegancko dotarł w całości. Także wielkie dzięki dla taniej książki za szybką wymianę. To jest pierwszy tytuł. Następnie mamy paczkę od firmy Smyk. Smyk prowadził kilka dni temu jakąś wyprzedaż. Może jeszcze dalej ją prowadzi. I udało mi się wyhaczyć tam kilka ciekawych tytułów. Porajmy się z tym szybko. Część tutaj już przygotowałem, żeby się za długo nie bawić z tym rozpakowywaniem. O, ale to powinno być łatwe. I co my tutaj mamy? O, to jest... To jest coś, co zamówiłem dla córki. Szpiegomania. Opowieść komiksowa. Podwójny przekręt. Myślę, że mojej córce się to spodoba. Wydawnictwo Egmont. Cena okładkowa 32,99. Jest to taka historyjka, którą na pewno będziemy mogli przeczytać dziecku do przed spaniem na przykład. Następnie coś z zakupem, czego już nosiłem się od dłuższego czasu, czyli Yojimbo. Usagi Yojimbo początek, jest to pierwszy tom, jest jeszcze tom drugi. No i udało mi się go kupić w bardzo okazjonalnej cenie. Okładkowo to jest 90 zł bez grosza. Także no powiem, że zapłaciłem chyba mniej niż połowę tej ceny, więc świetna promocja. I ostatni tytuł od Smyka to jest Pusty Człowiek, Empty Man, wydawnictwa Mucha Comics. Postanowiłem kupić ten komiks dlatego, że słyszałem niedawno informację na temat ekranizacji filmu. I podobno jest to bardzo dobry film, chociaż opinie są też podzielone, ale stwierdziłem, że w tej promocji, której mogłem ten komiks nabyć, to zaopatrzę się w niego i z chęcią go przeczytam. Jakiś czas temu czytałem Ludzi Gniewu od wydawnictwa Mucha Comics i byłem usatysfakcjonowany. Myślę, że z tym komiksem też chętnie się zapoznam. Także jeśli chodzi o Smyka, to mamy już komplet. Teraz zakupy z księgarni Tak Czytam. Tutaj mam dwie paczki. Ta przyszła pierwsza. Ta przyszła w sumie w dniu dzisiejszym. Już ją tutaj wstępnie rozpakowałem. I co ja tutaj kupiłem? O, proszę, jeszcze taki dodatek. Wykaz wszystkich księgarni, super, w formie zakładki. Uwaga, tylko dla dorosłych, krew się leje. Toshiro, jest to komiks od wydawnictwa Kultura Gniewu. No i tak przeglądałem różnego rodzaju tytuły z Kultury Gniewu i trochę przypadkiem trafiłem na ten tytuł. Bardzo zainteresowały mnie rysunki. Podobno jest tutaj faktycznie tak jak na tej naklejce, bo to jest naklejka, krew się leje, czyli jest krwiście, jest bardzo krwawo i brutalnie. Jestem bardzo ciekaw tego tytułu, pewnie będę go czytał w pierwszej kolejności. Tutaj mamy jeszcze Paragon i do tego trafiłem na coś takiego. Battling Boy. Pojęcia nie miałem, co to jest za komiks.
Paul Pope odpowiada za ten tytuł i tutaj mamy, o zobaczcie, cena okładkowa to jest 59,90, a komiks został przeceniony, kupiłem go na wyprzedaży, chyba właśnie za tą cenę. I to też jest bodajże wydanie od Kultury Gniewu, chociaż o tak tutaj mamy. Kultura Gniewu. Też jestem bardzo ciekaw tego tytułu. I została nam ostatnia paczka. Jakoś się tutaj w miarę szybko muszę rozpakować. Że tym razem zakupy komiksowe to nie tak jak poprzednio, w znacznej mierze tytuły, powiedzmy sobie, superhero. Tym razem trochę coś innego. Czy też to są takie tytuły, powiedzmy, bardziej rozrywkowe niż poruszające jakieś tematy społeczno-obyczajowe, ale trochę jest to coś innego niż powiedzmy to, co wydaje zazwyczaj Egmont i co rozumiemy jako tak ogólne tytuły od Marvela czy DC. Jak widzicie, paczka jest bardzo fajnie zapakowana. To już ogromny plus dla tej księgarni, bo mam nadzieję, że w środku się nic nie uszkodziło i dobrze. O, mamy takie podziękowanie. Dziękujemy za zakupy. I zamówienie spakowane przez Violę w księgarni w Łodzi. Super. I tu, o, tutaj jeszcze paragon. I tutaj udało mi się wynaleźć coś takiego. Mavil Kinderland. Tak? To L tak dziwnie zapisane, Kinderland. I to jest też tytuł od Kultury Gniewu. Oj, zobaczcie. Cena jego okładkowo prawie 80 zł. I z 50% rabatem udało mi się ten komiks kupić. Całkiem gruby komiks, pokaźny tom. I jeszcze druga taka zakładeczka. Oprócz tego Pinki. Szaweł Płóciennik jest autorem tego komiksu. To również jest Kultura Gniewu. I też w rewelacyjnej cenie. Po prostu mógłbym powiedzieć, że jestem łowcą okazji. I na końcu, tu już jest wszystko, tego kartonika się pozbędziemy od razu. I na końcu mamy jeszcze taki tytuł: Zakładnik. Historia ucieczki. Guy Delisle. Tak się czyta chyba to nazwisko. Guy Delisle. Też dosyć gruby komiks. Jego cena też 80 zł. I zapłaciłem połowę tej ceny. Taki pokaźny tom. Więc w tej dostawie mamy tak. Zakładnik, Pinki, Kinderland, Battling Boya, Toshiro, Pustego Człowieka, Uzagi Yojimbo, początek tom pierwszy. Podwójny przekręt. I na końcu powtórka, czyli Batman Asyl Arkham. Ale czytania, ale dobroci. Także ten odcinek w cudzysłowie sponsoruje Kultura Gniewu, bo to od nich najwięcej komiksów w tych paczkach. No i co? Do jakiejś mojej najbliższej opinii na temat któregoś z nich. Prawdopodobnie to Shiro. Do usłyszenia. Cześć.